Cześć wszystkim, z tej strony Raryl, a w dzisiejszym odcinku zajmujemy się arystokracją i administracją naszej fortecy. Zapraszam. A więc kim jest szlachta w Twoim forcie, jak podaje Dwarf Fortress Wiki, Arystokraci, których do tej pory nazywałem szlachtą, ale wydaje mi się, że arystokracja bardziej tutaj pasuje, jak myślicie, to zadzierające nosa pasożyty, <laughs> to znaczy to krasnoludowie, którzy zostali wyniesieni do odpowiedniej rangi, by zarządzać fortem w twoim imieniu lub spełniać użyteczne funkcje reprezentacyjne. Niektórzy arystokraci, utility nobles, których my będziemy nazywali członkami administracji lub po prostu administracją, mogą spełniać użyteczne funkcje, zatwierdzać rozkazy produkcyjne, handlować, prowadzić spis zapasów. Część arystokratów możesz wyznaczyć samodzielnie, z małym wyjątkiem, jeśli nie masz aktualnie zarządcy fortecy, np. burmistrza, wtedy do momentu ich wybrania nie możesz wyznaczyć tych krasnoludów, których z reguły mógłbyś samodzielnie wyznaczać. A część z nich pojawia się w miarę upływu czasu i rozwoju twojej fortecy. Są to tacy arystokraci jak np. baron, hrabia, książę, czy nawet król lub królowa. Inne rasy również mają swoich arystokratów, takich jak lowgiver, Master, czy Druid, Koboldy i zwierzę ludzie nie mają swojej arystokracji. Arystokracja spełnia rolę w systemie redukcji stresu, gdyż normalni zestresowani mieszkańcy fortecy mogą im wyrzucić w twarz swoje obiekcje, czasami w postaci krzyku, innym razem rozpłakując się przed nimi. Ale arystokraci oznaczają również wymagania. Większość z nich ma swoje wymagania, co do kwatery, z reguły tym większe, im wyższe stanowisko piastuje dany krasnolud. Dodatkowo niektórzy z nich mogą wydawać żądania, tzw. Demands oraz nakazy i zakazy, tak zwane mandates. Mogą wtedy nakazać stworzenie jakiegoś dobra lub zakazać jego eksportu. Często nakazy i zakazy są powiązane z preferencjami danego krasnoluda. Wypełnienie danego żądania da arystokracie dobre wspomnienie czy też emocje, a jego pominięcie będzie negatywnie wpływać na jego psychikę. Ale żądania nie są tak brzemienne w skutkach jak niespełnienie nakazu czy zakazu. O niespełnionym żądaniu arystokrata zapomni po trzech latach, ale niespełniony mandate powoduje skazanie wybranego krasnoluda, który zdaniem arystokrat miał dopilnować, by dany zakaz lub nakaz został spełniony, na karę, którą wymierzy hammer, czyli kat lub kapitan Gwardii. Wybredność danego arystokraty wydaje się powiązana z tym, jak często zdarzają im się nieszczęśliwe wypadki. Wiele spośród ich kwater posiada na przykład magmowe ogrzewanie, ale jak powszechnie wiadomo w świecie Dwarf Fortress, czasami ogrzewanie się psuje. Gdy na przykład jakiś krasnolud podciągnie nieodpowiednią dźwignię, otwierając wypływ magmy do pomieszczenia lub w innych przypadkach uruchomi zrzucenie jakiegoś ciężkiego bloku na niczego niespodziewającego się arystokratę, inne możliwe wyjątkowe doznania dla wymagającej arystokracji to na przykład podziemne safari z zapomnianymi bestiami, czyszczenie pokoju aktywnym przepływem wody albo długie pikniki na zewnątrz, szczególnie w trakcie oblężeń. Omówiliśmy sobie pokrótce, jaką funkcję spełnia arystokracja w Twoim forcie, w Twojej fortecy. A teraz zajmijmy się samymi członkami arystokracji. Pierwszym, którego omówimy, jest przywódca ekspedycji. Przywódca ekspedycji nie wydaje żadnych nakazów, zakazów, ani też nie ma żadnych żądań. Nie wymaga żadnej kwatery, rozmawia z mieszkańcami i wysłuchuje ich obiekcji, przeprowadza spotkania z wysłannikiem do spraw kolonii, którego wysyła twoja macierzysta cywilizacja. A kiedy ilość mieszkańców przekroczy 50, w fortecy dochodzi do wyborów, i wtedy na miejsce przywódcy ekspedycji zostanie wybrany burmistrz. Niektórzy twierdzą, że przywódca ekspedycji jest idealnym arystokratą. Burmistrz jest wybierany w wyborach. Najczęściej jest to mieszkaniec, nie musi to być Krasnolud, o najwyższych umiejętnościach społecznych. O umiejętnościach opowiadałem już trochę w poradniku do trybu przygodowego, możecie to sobie sprawdzić. Burmistrz może wydać jeden zakaz lub nakaz jednocześnie i dwa żądania. Pojawienie się barona, hrabiego czy księcia, nie zastępuje burmistrza. Wybory odbywają się zawsze latem, 17 dnia. Lub jeśli nie ma burmistrza, np. spotkał go jakiś nieszczęśliwy wypadek, na początku każdej pory roku. Burmistrz wymaga przyzwoitej kwatery, ale nie wymaga własnego grobowca. Baron to arystokrata, który pojawia się, gdy twoja forteca ma przynajmniej jedno miejsce na świecie. Które podlega Twojej fortecy, tak zwane Lenno. O tym opowiem więcej w odcinku dotyczącym podbojów. Wysłannik do spraw kolonii, który przyjeżdża do Ciebie razem z karawaną, zaproponuje, by w fortecy pojawił się baron, by nastąpił ten awans dla fortecy i pozwoli Ci wybrać Krasnoluda, który stanie się baronem. Można tę propozycję tymczasowo odrzucić, ale do czasu wybrania barona, wysłannik nie pozwoli Ci wybrać towarów, które chciałbyś lub chciałabyś, by karawany dostarczyły ci następnym razem. Któryś z krasnoludów w swojej fortecy może także otrzymać tytuł barona w innym miejscu, a że arystokratów nie da się wygnać, możesz mieć problem ze zbyt wieloma arystokratami w jednym miejscu. Obecnie dany krasnolud, nawet po wyznaczeniu na barona w jakimś innym miejscu, nie opuszcza twojego fortu. Przy wyborze barona warto pamiętać o tym, że będzie on mógł wydawać zakazy i nakazy. I te nakazy i zakazy są związane z jego preferencjami, więc warto wybierać takiego krasnoluda, który na przykład nie ma żadnych preferencji, bo wtedy nie będzie on wydawał żadnych nakazów, ani zakazów. Natomiast jeśli krasnolud ma dziwne preferencje, na przykład wymaga jakiegoś bardzo rzadkiego metalu, to może się okazać tak, że jego. Żądania będą nie do spełnienia i to może powodować dalsze problemy. Dodatkowo arystokraci mogą zażądać przedmiotów, których normalnie nie da się wykonać w trybie fortecy, na przykład stalowego łóżka, które mogłoby być wykonane jedynie jako wynik dziwnego nastroju, ale jakie są szanse na to, że akurat w tym momencie dziwny nastrój chwyci jakiegoś krasnoluda i będziesz w stanie stworzyć niezbędny artefakt. Baron może mieć. Jeden aktywny nakaz lub zakaz i dwa żądania jednocześnie. Jeśli baron ma żonę lub męża, otrzyma ona lub on tytuł żony lub męża barona. Jest to również tytuł szlachecki, ale nie znajduje się na liście szlachciców w menu N. Ale natomiast w menu U będzie wymieniony lub wymieniona jako arystokrata. Na ten moment baron i każdy wyższy arystokrata. Może wykonywać wszystkie prace, na przykład być górnikiem, ale jest to obecnie wynik błędu gry. Domyślnie baron i ci inni arystokraci, o których wspomnę później jeszcze, mają być tak zwanymi leniwymi arystokratami, którzy nie plamią swoich rąk zwykłą pracą, może na przykład poza obsługą dźwigni czy kilkoma innymi rzeczami. Możliwe, że w przyszłych wydaniach to zachowanie zostanie naprawione i leniwi szlachcice powrócą do naszych fortów. Baron wymaga przyzwoitej kwatery biuro, jadalnia i sypialnia. Wymaga też własnego grobowca. W swojej kwaterze musi mieć dwie skrzynie, jedną szafę, jeden stojak na broń i jeden stojak na zbroję. Hrabia jest arystokratą, który pojawia się w momencie, kiedy forteca posiada przynajmniej cztery lenna. Awans na hrabiego jest już automatyczny. Nie ma tu już wyboru, możliwości odrzucenia tego. Aby forteca stała się hrabstwem, musi być najpierw siedzibą barona. Hrabia może mieć dwa aktywne mandate, czyli nakazy lub zakazy, i trzy żądania. Dimens jednocześnie. Wymaga już wspaniałej kwatery, wymaga własnego mauzoleum, czyli takiego zaawansowanego grobowca, wymaga trzech skrzyń, dwóch szaf, czy też pojemników, dwóch stojaków na broń i dwóch stojaków na zbroję. Idąc dalej, książę, pojawia się, kiedy forteca posiada przynajmniej dziewięć miejsc, które są od niej ekonomicznie uzależnione. Poza tym wszystkim jest podobny do hrabiego i barona, ale może mieć Trzy aktywne nakazy i zakazy oraz pięć żądań jednocześnie. Maksymalnie. Wymaga już wykwintny kwater i wspaniałego mauzoleum, a w jego kwaterach musi znaleźć się pięć skrzyń, trzy szafy, trzy stojaki na broń i 3 stojaki na zbroję. I wreszcie najwyższy stopniem arystokrata, który może pojawić się w Twojej fortecy. Król lub królowa Twojej cywilizacji. Dokładne wymagania tego, żeby. Król pojawił się w Twojej fortecy, nie są do końca znane, ale pozytywny wpływ jakby na jego przybycie może mieć dawanie jakichś podarunków Twojej cywilizacji i po prostu rozbudowa fortu. W którymś momencie może to nadejść. Najczęściej przybywa on ze swoją świtą, małżonką lub małżonkiem, gwardią wojowników, generałem, wysłannikiem do spraw kolonii, a także jakimiś zwykłymi pracownikami. W momencie przyjazdu monarchy forteca staje się stolicą cywilizacji czyli tak zwanym Mountain Home. Jeśli jeden z mieszkańców fortu zostanie następcą tronów, nie trzeba wtedy spełniać żadnych wymogów. Co ciekawe, w Dwarf, Fortress takie dziedziczenie tytułów dzieje się w sposób, można by powiedzieć, telepatyczny. W momencie śmierci Poprzednika dany krasnolud wie, on od razu wie, że został królem danej cywilizacji. I dowiadujesz się też o tym ty w powiadomieniu. Król, jak można się domyślać, wymaga już królewskich kwater, w których musi znaleźć się 10 skrzyń, 5 szaf, 5 stojaków na broń i 5 stojaków na zbroję. No i król może wydawać jednocześnie 5 nakazów i zakazów, a także jednocześnie razem z tym aż 10 żądań. Spośród tego typu arystokratów chciałem jeszcze wspomnieć o dyplomacie to jest taka nieużywana w trybie fortecy pozycja nie można go właśnie wyznaczyć, nie pojawia się także w fortecy jako odwiedzający, ale może przybyć jako członek świty króla. Taki dyplomata wtedy nie spełnia żadnej funkcji, ale ma wymagania co do kwatery i może mieć też swoje żądania do trzech jednocześnie. Z dyplomatami częściej będziesz miał czy miała do czynienia w przypadku przybycia karawan innych cywilizacji. Takim odpowiednikiem dyplomaty z własnej cywilizacji jest wysłannik do spraw kolonii, z którym dogadujesz to, co ma przywieźć karawana w następnym roku. Otrzymujesz informacje na temat tego, co się zdarzyło na świecie, i te spotkania przeprowadza Twój przywódca, czy będzie to burmistrz, czy, czy przywódca ekspedycji. Przejdziemy sobie teraz do arystokratów związanych z wojskiem. Pierwszym takim, którego omówimy, jest to przywódca straży, czyli Militia Commander. To jest główny dowódca sił obrony fortecy, który ustępuje rangą jedynie generałowi, a generał może się pojawić też jedynie jako towarzysz świty króla, jeśli ten przybędzie do fortecy. Przywódca straży nie wymaga żadnych kwater, przewodzi oddziałowi do 10 wojowników i posiadanie przywódcy w fortecy pozwala na wyznaczanie kapitanów, którzy mogą przewodzić innym oddziałom. Kapitan Straży, czyli właśnie Militia Kapitan, to jest wojskowy arystokrata, który jest dowódcą oddziału do 10 krasnoludów, czy też mieszkańców fortecy. Ta pozycja jest wyjątkowa wśród arystokracji, gdyż można stworzyć więcej niż jednego kapitana. Jeśli wejdziemy w menu N i wyznaczymy Militia Kapitan, weźmy sobie tutaj kogoś. To na samym dole pojawia się kolejna pozycja, w którą możemy wstawiać coraz więcej, myli się Capitans. Generał to taka postać, której także raczej nie spotkasz w swojej fortecy. To jest ktoś, kto przewodzi armii całej cywilizacji, ale obecnie nie ma on żadnych cech specyficznych, nie przewodzi wybranemu oddziałowi, może za to wyznaczać poruczników i kapitanów. Tych kapitanów nie należy mylić z kapitanami straży fortecy, czyli militię Capitans. Ci kapitanowie to tylko capitans. I pozycja kapitana nie jest obecnie wykorzystywana przez grę w trybie fortecy w żaden sposób. Można ich spotkać w trybie przygodowym, a porucznicy, których również generał może wyznaczać, jeśli pojawią się w Twojej fortecy, no mogą dowodzić oddziałem 10 krasnoludów, czyli spełniają funkcję bardzo podobną do kapitana straży. Szeryf to jest ktoś związany nieco bardziej z wymierzaniem sprawiedliwości niż z wojskiem, ale, ale jest jednak to wciąż pozycja dość podobna. Jest on odpowiedzialny za egzekwowanie prawa, dopóki forteca nie jest wystarczająco duża, by posiadać kapitana gwardii. Przeryw będzie karał łamiące prawo krasnoludy pobiciem lub więzieniem. Jeśli nie posiadasz więzienia, to wyroki więzienia będą zamieniane na pobicie. W momencie, gdy. Zostaje wybrany burmistrz danej fortecy, pozycja szeryfa znika i na jej miejsce pojawia się pozycja kapitana gwardii, którego trzeba jednak ręcznie wyznaczyć. To nie jest tak, że szeryf automatycznie awansuje na kapitana gwardii, o ile się nie mylę. Kapitan gwardii spełnia właśnie te same funkcje co szeryf, ale również dowodzi własnym oddziałem, którego nazywamy gwardią fortecy. Kapitan gwardii ma małe wymagania co do zakwaterowania. A on i jego oddział wymierzają wyroki, czyli odprowadzają krasnoludów do więzienia lub wymierzają zawyrokowane ciosy. Od wersji 0.34 krasnolud, który ma dokonać pobicia, powinien odłożyć swoją broń, co sprawia, że nieco trudniej jest przy pobiciu doprowadzić do śmierci kazanego. Kiedy tylko pojawi się możliwość wyznaczenia kapitana gwardii, to w menu M. Pojawi się oddział o nazwie Captain of the Guard, bez żadnych przypisanych krasnoludów. Tam również można wyznaczyć kapitana gwardii poprzez przypisanie go do pierwszej pozycji w tym oddziale. Kapitan gwardii jest odpowiedzialny za przesłuchiwanie podejrzanych mieszkańców fortecy. Champion to jest taki krasnolud, którego wybierasz ty jako gracz. I będzie on prowadził demonstracje dla wojowników w barakach. Więc dobrze wybrać krasnoluda, który ma wysoki poziom umiejętności nauczania. We wcześniejszych wersjach gry, czempioni to byli krasnoludowie, którzy osiągnęli legendarny poziom we władaniu bronią. Obecnie takich wojowników nazywa się bohaterami. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tę część poradnika. W kolejnym odcinku omówimy sobie Utility Nobles, czyli członków administracji. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał gdzieś tu albo tu. Przy kręceniu tego odcinka wiem, że mam już 100 subskrybentów na moim kanale. To jest takie osiągnięcie, które jeszcze niedawno wydawało mi się nieosiągalne, a z Waszą pomocą stało się rzeczywistością. Dzięki wielkie za to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach poradnika. Trzymajcie się. Cześć.